Co on teraz myśli? Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa, moich subskrybentów, wiernych i oczywiście wszystkich nowych słuchaczy, którzy tutaj zaglądają, którzy odnaleźli mój kanał. Zostańcie z nami na stałe, zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry, a dostaniecie powiadomienia o moich premierkach, o wróżbach kolektywnych dla Was, na różne tematy, szczególnie te miłosne, które są dla nas najważniejsze. Dzisiaj wróżba, co ona myśli o Tobie, osobo pytająca, czyli co Wasza ukochana osoba w tej chwili, czyli aktualnie o Was myśli. Dziękuję za piękne komentarze, naprawdę 100% komentarzy jest cudownych i to mnie bardzo wzmacnia, motywuje i inspiruje, więc proszę jeszcze więcej komentarzy, które podkreślą Waszą obecność tutaj i dla naszej wymiany energii obopólnej. Proszę komentujcie, piszcie, czy rezonują te wróżby i czy po prostu macie rzeczywiście takie historie, które wychodzą mi w kartach. Oczywiście proszę o lajki z tym kciuczkiem w górę i na wróżby indywidualne zapraszam oczywiście wszystkich skłopotanych sprawami miłosnymi lub finansowymi, czy zawodowymi, lub wszelakimi problemami. Zapraszam Was na wróżby indywidualne, które odbywają się na podstawie Waszych zdjęć, Waszych dat urodzenia i Waszych osobistych pytań do kart. Oczywiście napiszcie mi na mój adres e-mailowy, który znajdziecie pod filmikiem i w komentarzach, a ja odpiszę Wam o warunkach takiej wróżby indywidualnej. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj mam, kochani, dwie grupy. Te grupy to pierwsza grupa słoń, złoty. Dzisiaj wzięłam inny troszeczkę przedmiot, słoń z podniesioną trąbą. I druga grupa to serduszko różowe. Więc wybierzcie sobie przedmiot, który Wam się podoba lub który ciągnie Wam oko. I jeszcze powiem, że pierwsza grupa będzie robiona, będę kładła z kart Tarota, a druga grupa to karty Lenormanda, więc być może nawet to jest dla Was ważne, czyli talia kart. Więc wybierzcie sobie grupy, pierwszą lub drugą. I zaczynamy, kochani. Zaczynamy od grupy pierwszej, czyli od kart Tarota i od wszystkich, którzy wybrali słonika. Co Wasza osoba ukochana o Was myśli? Już te karty oczywiście potasowałam i te karty mi wypadły. Przyjrzyjmy się. Co on o Was myśli? On cierpi. Cierpi tutaj przede wszystkim z miłości. Widzicie, to jest serce, które po prostu jest rozdarte na trzy części. Nieraz ta karta mówi o trójkącie w miłości i cierpienie z tego powodu. Czyli on cierpi z miłości. Nie wiem, został skrzywdzony, zraniony, nie wiem, zerwaliście Waszą relację, nie macie kontaktu. Tu jest widoczne cierpienie i chęć rozpoczęcia wszystkiego na nowo. Chęć zamknięcia starego cyklu i zaczęcia naprawdę od zera. Zaryzykowania jeszcze raz, ponieważ tutaj dużo jest emocji i on jakby chciał zaryzykować jeszcze raz wszystko od początku, pomimo to, że on broni tutaj jakby swoich racji. On tutaj jakby nie wiem, no trzyma być może się swoich argumentów. To jest karta dziewiątki buław, czyli
jest to rezygnacja, zmęczenie, coś dobiegło końca i właśnie cierpienie z tego powodu, tak, że właśnie coś się zakończyło u Was i tutaj jest chęć jednak rozpoczęcia wszystkiego na nowo. Cierpienie jest z tego powodu, że Wy, kochana osoba pytająca, niezależnie czy jesteście kobietą czy mężczyzną, odeszliście z tej relacji. I tutaj Wy jesteście pokazane jako królowa mieczy. Królowa mieczy to oczywiście takie znaki żywiołu, powietrza, jak waga, wodnik i bliźnięta. To jest kobieta bardzo silna, bardzo stanowcza, konkretna w działaniu, nie wahająca się, dążąca śmiało do celu i osoba, która bardzo, bardzo jest ostra w działaniu. No nieraz może oziębła, ale też intelektualistka, która przemyśli sobie zawsze swoje działanie i swoje decyzje właśnie na poziomie głowy, na poziomie mentalnym. I jest wierna właśnie swoim tutaj ideałom, o którym walczy. Wszystko, co jej nie służy, odcina mieczem, no gwałtownie nawet, ostro. W każdym bądź razie tutaj tak jakby właśnie odeszła osoba pytająca i tutaj odwróciła się od tego związku, tak? I myśli nad swoją przyszłością i dlatego właśnie, że osoba pytająca odeszła. Tutaj osoba ukochana bardzo cierpi. Cierpi i jest zatroskana, że coś właśnie się skończyło, czyli żal po stracie. Natomiast to, co myśli Twoja osoba ukochana, to jest to, że chce zbudować coś rzeczywiście stabilnego. Być może też związana jest to karta z pracą, że jest zapracowana Twoja osoba ukochana. Niemniej jednak, jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, karta ta mówi o tym, że jeśli by ta osoba jeszcze raz chciała spróbować z Wami dostać jakąś nową szansę, to chciałaby zbudować naprawdę coś stabilnego. Dziewiątka pentakli, tak? Dziewiątka pentakli oczywiście jest kartą bardzo stabilną. Mówi o stabilnym związku, o dążeniu konsekwentnym do sukcesu, jeśli chodzi o związek, o zawód, finanse, o odpowiedzialności jako partner. Partnerka, dążenie właśnie do spełnienia tutaj, by się czuć bezpiecznym, by mieć stabilny związek, samodyscyplina w działaniu. Także tutaj na pewno, jeśli ta osoba wróci i będzie chciała jakiejś tej nowej szansy, to na pewno na coś poważnego. Tutaj jeszcze w tle kart Tarota pokazana jest karta siedmiu buław. Karta siedmiu buław mówi o tym również, że ta osoba, o którą teraz pytasz, osoba ukochana, nie podejmuje na razie żadnych kroków, że jest bardzo pasywna i nie podejmuje właśnie energicznie tutaj w Twoim kierunku niczego. I dlaczego tak jest? Ponieważ ta karta mówi o tym, że ta osoba boi się być zranioną i wyznacza granicę jakby, żebyś Ty jeszcze raz być może ją nie zraniła lub żeby ta sytuacja, która teraz ma miejsce, nie zraniła ją jeszcze raz, czyli się jakby broni tutaj i obrała sobie dobrą pozycję, na przykład pracuje, jest zajęta ta osoba i nie walczy na razie, jeśli nie musi, tylko się zastanawia, pomimo to, że cierpi z miłości, że cierpi właśnie tutaj emocjonalnie, tak? To na razie jest ta osoba pasywna. Ale myśli o tym, by spróbować jeszcze raz od zera i myśli o Tobie, osoba pytająca. Jednakże myśli o Tobie jako osobie ostrej, osobie konkretnej, walecznej, upartej być może nawet, no nawet i raniącej, tak, swoimi czynami ostrymi i decyzjami być może takimi radykalnymi. I to, że właśnie tutaj zakończyło się coś, tak, jest no na pewno ogromna rezygnacja i żal. Także to była grupa pierwsza. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej. I teraz zapraszam grupę drugą. Grupa druga wybrała karty Lenormanda. Oczywiście grupa pierwsza może zostać, jeśli chcecie wysłuchać wszystkiego. Być może coś się uzupełni.
Grupa druga wybrała ten oto przedmiot, czyli serduszko różowe. Tutaj bardzo dużo mamy serduszek, ponieważ chcemy tej miłości, tak? Tutaj już na dnie kart pokazane jest w Lenormandzie, to znaczy po polsku to się mówi Lenormand karty. Przepraszam, że ja mówię Lenormand po niemiecku, ale tak się już jakoś, nie wiem, przyzwyczaiłam. Lenormand karty są po polsku, widziałam. Także w Lenormand karcie, nie umiem tak nawet tego, przepraszam, w Lenormand karciach, w Lenormand kartach, przepraszam, jest już kłótnia, są lęki, kłótnia, troski, negatywne myśli, no być może sprzeczki, kryzys, być może brak kontaktów. Tutaj no na pewno rózga mówi o jakichś turbulencjach, tak, w tym związku. Więc tutaj już mamy taki temat, że jest rzeczywiście u Was kryzys. I zobaczmy, co on teraz o tym myśli, co ta Twoja osoba o tym myśli. Oj, 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 narobiło się u Was, kochani. Nie jest to łatwy układ dla drugiej grupy, więc ta osoba jest zupełnie niezdecydowana. Myśli, stoi na rozdrożu, nie wie jak się zdecydować, czy wrócić, czy się pogodzić, czy pójść zupełnie w innym kierunku. Myślę, że ta osoba ukrywa swoje uczucia i Twoja osoba ukochana nie mówi o tym, co czuje i tak jakby w ogóle grała też na dwa fronty. Być może nawet jest jakaś rzeczywiście jeszcze inna kobieta lub inna jakiś partner, partnerka, ponieważ tutaj jakby ta osoba grała fałszywie na dwa fronty. No i tutaj ta karta mówi też o dużych komplikacjach, zawikłaniach, opóźnieniach. Również o jakiejś rywalce, konkurencji, czyli jest jakaś inna, być może kobieta, która tutaj zatruwa, być może jakaś ex lub jakaś no generalnie skomplikowana kobieta, która zatruwa też tą sytuację, żeby on do Was się odezwał lub wrócił. Dlatego on stoi tutaj na rozdrożu i myśli, co ma zrobić, natomiast tutaj jakby działał na dwa fronty. Patrzy się, że ma dwie opcje, tak? Ty i jeszcze tu jakaś inna konkurentka, rywalka. Lub jeśli jesteście na 100% pewne, pomimo to, że ja nigdy nie radzę, by być 100% pewne, że mężczyzna Was nie zdradza, ponieważ jest to dzisiaj bardzo łatwe, żeby mężczyzna poznał inną kobietę, chociażby przez internet, Facebook, środki właśnie te networkowe, jak to się mówi, internetowe. To jest bardzo szybkie, natomiast nie wkładałabym ręki w ogień, że on nie ma jakiejś innej tu kobiety na boku. Natomiast jeśli naprawdę jesteście 1000% pewne, że tego nie może być tej opcji, chociaż ja wątpię w taką pewność, ale no gdybyście tak zaprzeczały, to tutaj mogą być po prostu jakieś inne problemy, tak? Co on ukrywa? Tutaj nie mówi szczerze prawdy. Nie wiem, chociażby nałogi, chociażby jakieś problemy jego, nie wiem, czy finansowe, czy jakieś zawikłania, jakieś komplikacje u niego ogromne, czy zdrowotne nawet, czy psychiczne, emocjonalne zawirowania. No, najgorsze oczywiście też nałogi, tak? Z którymi on sobie nie może poradzić i tutaj coś on ukrywa właśnie, kłamie, kombinuje. Nie chce tobie całej prawdy powiedzieć. Natomiast to, co on by chciał, to na pewno tobie powiedzieć, że chciałby z tobą spróbować jeszcze raz pójść w jednym kierunku, spróbować jeszcze raz, pomimo tego, że Wam się coś tam nie udało, ale to będzie troszeczkę fałszywe, to jest kłamliwe. Szczerze mówiąc, to nawet jak on przyjdzie, będzie prosił o wybaczenie, czy tam o jeszcze jedną szansę, to będzie kłamliwe, to będzie jakaś wyrafinowana gra, także uważajcie, byście się nie dały wykorzystać, jeśli on tylko przyjdzie z zamiarem seksu, czy jakimiś finansowymi zamiarami, tak, żebyście mu pomogły, czy coś. Także uwaga, nie pomagajcie od razu, czy nie wpuszczajcie od razu do sypialni, tylko popatrzcie po prostu, co on tutaj naprawdę opowiada, oferuje, co on tutaj ma za uszami, ukrywa, tak? Coś ukrywa tutaj facet, naprawdę. Albo ekspartnerkę, albo inną jakąś kobietę, albo jakieś tu masywne problemy. I tutaj on by na pewno chciał, o czym teraz właśnie myśli, jakiejś rozmowy z Tobą, wyjaśnienia, tak? Wyjaśnienia skomplikowanych spraw, no jakichś problemów. Także na pewno myśli o rozmowie z Tobą. Niemniej jednak, jeszcze raz powtarzam, uwaga, jeśli on będzie tutaj wracał i coś obiecywał, nawijał, ponieważ tutaj jest fałsz. Dwa razy karta fałszu, kochani.
Zobaczcie, dwa razy karta fałszu, kłamstw, być może zdrady, no nieuczciwości, nieufności i jeszcze do tego rywalka, konkurentka, ex, jakaś przyjaciółka czy żona lub komplikacje, no nałogi być może jakieś masywne, naprawdę poważne, tutaj skomplikowane sprawy. Także uważajcie proszę, nawet jeśli on ma tej myśli, by z Wami porozmawiać, coś wyjaśnić i tak dalej, to są tej lęki, są kłótnie, są sprzeczki, także uwaga, by się nie pokłócić od razu, jak on przyjdzie, żeby tutaj coś właśnie nie wyszło na światło dzienne, tak? Jakaś zdrada, jakieś kłamstwa, jakieś intrygi, jakieś no po prostu nieuczciwa gra z jego strony, tak? Także uważajcie, kochani, ostrzegam Was, ponieważ dużo kart bardzo negatywnych. No i żeby właśnie nie skończyło się to jeszcze większą awanturą. Także dla drugiej grupy troszeczkę ciężkie karty, ciężka wróżba. Pomimo to życzę Wam, byście działali w taki sposób, żeby było dobrze. Dostaliście ostrzeżenie od kart, więc trzeba tak zaplanować i pokierować tą sprawą, tymi sprawami Waszej relacji, by tutaj się nie pokłócić i by właśnie odkryć, co jest na rzeczy, dlaczego tutaj wyszło tyle fałszu. Dziękuję Wam, kochani, serdecznie za to, że jesteście. I zapraszam serdecznie dzisiaj jeszcze na jutro będzie lustro, przepraszam, w niedzielę. W niedzielę będzie lustro, a dzisiaj będzie jeszcze live. Live, jedno pytanie do kart o godzinie 19, więc zapraszam wszystkich, którzy chcą brać udział w live'ie na żywo ze mną, to o godzinie 9 wchodzę tutaj na mój kanał i będę wróżyła, oczywiście za opłatą symbolicznych znaczków, no i weźcie sobie coś do picia, nie wiem, czy winko, czy lampkę szampana, czy nie wiem, kawusie i będziemy oczywiście wznosić toast za to, że jesteśmy, za nas wszystkich, za mój kanał rozrastający się szybko i pięknie, także zapraszam na godzinę 19. Do usłyszenia jeszcze dziś.